Z panem Markiem Siedbodą poznają się rok temu przy okazji organizacji Dnia Innowatora na naszym Wydziale. I wtedy również zainteresowałem się pewnym sposobem zarządzania, który został nazwany, no właściwie organizacje zostały przez pana Fryderyka Lalu nazwane turkusowymi, a zarządzanie w tych organizacjach jako turkusowe. Szczerze mówiąc, jak się zacząłem dowiadywać cokolwiek o tym zarządzaniu turkusowym, to okazało się, że ono jest dość bliskie moim poglądom na to, jak powinno się zarządzać organizacją. I proszę Państwa, w związku z tym, że jest to niezwykle interesujący sposób, pozwoliłem sobie zaprosić na naszą konferencję właśnie pana Marka Siedbodę, prezesa firmy Marko, który, proszę Państwa, jest, wydaje mi się, może nie modelowym, może nie do końca takim klasykiem, ale na pewno jednym z najbardziej zbliżonych prezesów firm, którzy prowadzą swoją organizację w sposób turkusowy. Myślę sobie, że kiedy odwiedziłem fabrykę etykiet, tak się to ładnie nazywa, to naprawdę doznałem bardzo ciekawych, głębokich doświadczeń, tak bym to określił. Niezwykle nowoczesne przedsiębiorstwo, nowocześnie zarządzane, a przede wszystkim wspaniały zespół osób. Co jest najważniejsze, również co warto również podkreślić, myślę, że ta cecha tego przedsiębiorstwa spowodowała, że pan prezes reprezentujący tą firmę otrzymali nominację do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kategorii odpowiedzialny biznes. Znalazł się w gronie trzech firm, które, proszę Państwa, ten biznes odpowiedzialny prowadzą i mam nadzieję, że pan prezes tą nagrodę z Warszawy po prostu zwyczajnie przywiezie, czego serdecznie życzę. Zapraszam pana prezesa do mównicy. Szanowni Państwo, dziękuję za to przedstawienie. Zastanawiałem się, w jaki sposób to przekazać, bo jak rozmawialiśmy tutaj z panem dziekanem, to zresztą nieraz, to ja bardzo często podkreślam, że żeby o tym eksperymencie opowiedzieć, to potrzeba przynajmniej kilkanaście, najlepiej kilkadziesiąt godzin, jak są fajne, ciekawe pytania i można się zagłębić w te teorie zarządzania i jak gdyby w tą praktyczną realizację. Ale pomyślałem sobie, że tak długo, jak mi tutaj pan dziekan pozwoli, postaram się powiedzieć, w jaki sposób chcielibyśmy zbudować jedną z najlepszych firm na świecie. Ale może parę słów o tej firmie, tak dosłownie minutkę. My ten eksperyment naukowy, bo tak go nazywamy, ten eksperyment naukowy prowadzimy już 19 lat. Wychodzi nam to całkiem nieźle, mimo że jesteśmy samoukami i za wiele nie czerpaliśmy z zewnątrz, tylko bardzo często rzeczy, które przychodziły nam do głowy, to po prostu żeśmy je wdrażali. Na dzień dzisiejszy firma zatrudnia około 90 osób. Jest wartość firmy to około 100 milionów złotych. Jesteśmy dostawcą produktów do sektora automotive, do branży elektronicznej, lotniczej, zbrojeniowej, czyli do tych branż najbardziej innowacyjnych i z najbardziej innowacyjnymi produktami. Jak każda firma, która chciała być jedną z najlepszych firm na świecie, to jesteśmy bardzo mocno zinformatyzowani, zautomatyzowani. Bardzo dobrze staramy się traktować ludzi. Zawsze mówię, że staramy się, no bo jakbym powiedział, że bardzo dobrze traktujemy ludzi, to zawsze się ktoś znajdzie i powie, że tak mu się nie wydaje, więc często mówię, że staramy się bardzo dobrze traktować ludzi. Staramy się budować bardzo dobre środowisko pracy. Mamy bardzo nowoczesny park maszyn. Mamy laboratorium badawcze, które zbudowaliśmy za kilka milionów złotych. Mamy współpracę, ponieważ również jako firma, która chce być ponadczasową, prowadzimy prace badawczo-rozwojowe i tutaj prowadzimy te prace rozwojowe z jedną z najlepszych, bądź najlepszą uczelnią techniczną w kraju. Nie powiem, która, ale no jest to Politechnika Śląska. Co jeszcze dodatkowo z racji tego,
nawiązaniu tutaj do tej prezentacji, do tego wstępu. Mamy fundację, którą prowadzimy już od kilku lat. Od początku działalności prowadzimy taką bardzo szeroką działalność społeczną. Nie tylko przekazując bardzo dużo pieniędzy w lokalną społeczność, ale również bardzo duże działania edukacyjne, wolontaryjne. Są naszą taką stałą polityką, stałą praktyką, którą robimy. Ale co najważniejsze, bo żeby zacząć, to chcielibyśmy i chcemy, budujemy firmę o bardzo wysokim poziomie świadomości. I to jest kluczowe, chciałbym, żebyśmy to pamiętali. Za każdym razem, jak będę opowiadał o rozwiązaniach, które wdrażamy, o poglądach, jakie mamy, żebyśmy pamiętali, że jest to firma niestety tylko i wyłącznie dla ludzi o pewnym poziomie świadomości plus. Pewnym poziomie świadomości plus. Ciężko to określić, czy jest to wysoki, średni, ale my mamy jakąś taką poprzeczkę i chcielibyśmy, żeby w tej firmie pracowali tylko ludzie o pewnym poziomie świadomości plus. Więc może teraz już od samego początku. Jeszcze jedną taką mam bardzo może ciekawą sugestię. Nie chciałbym tutaj tej konwencji za mocno naruszać, ale jeżeli coś wydałoby się bardzo podejrzanie pozytywne, bądź coś by od razu zainteresowało, to ja bym bardzo prosił, żeby mi od razu podnieść rękę i mnie zatrzymać i od razu możemy wejść w jakiś szczegół, bo jest to niezmiernie ciekawe. No więc tak, pierwsza rzecz, którą wymyśliliśmy i uważamy, że jest to niezwykle słuszne, to żeby coś zrobić rzeczywiście ponadstandardowego, to trzeba mieć do tego pomysł. My nazwaliśmy to długofalową wizją i misją. Twierdzimy, że jeżeli nie ma się wizji i nie wiemy, dokąd idziemy, to prawdopodobieństwo, że tam dojdziemy, jest bardzo, bardzo niewielkie. Kolejną rzeczą, jeżeli już mamy tą wizję i misję i wszyscy w jakiś sposób ją akceptujemy, poszukujemy ludzi z jednej strony, to co już wspomniałem, po określonym poziomie świadomości, później wytłumaczę, dlaczego tak jest i będę pewnie do tego wielokrotnie wracał. Ale z drugiej strony, co jest niezmiernie ciekawe i tutaj też będę nawiązywał do niektórych osób, bo staram się wyłapywać niektóre sygnały, tutaj chyba od Pana było pytanie o ten kapitał ludzki, tak? To wydaje mi się, że tutaj bardzo dużo o tym kapitale ludzkim będę dzisiaj mówił. Więc generalnie chodzi nam o to, żeby ludzie, których zatrudniamy, w naturalny sposób identyfikowali się z tą długofalową wizją i misją. I tutaj słowo w naturalny sposób jest bardzo symboliczne. Czyli my, ofiarując ludziom bardzo dużo, staramy się ludzi bardzo dobrze wynagradzać, stworzyć rzeczywiście środowisko do pracy z pasją. Jest bardzo wiele przygód w naszej firmie. Jest bardzo rodzinna atmosfera, bo my, ja uważam, i to jest jedno z teorii, które mamy, że firmę można prowadzić jak zdrową rodzinę i narzędzia, których używamy do współpracy długofalowej w domu, możemy używać w firmie i te z firmy możemy używać w domu. Więc staramy się, żeby osoby, które zatrudniamy, w naturalny sposób identyfikowały się z tą wizją i misją. Co jest tutaj największym problemem? Jeżeli z jednej strony chcemy pozyskać ludzi o wyższym poziomie świadomości plus i takich, którzy w naturalny sposób identyfikują się z tą wizją i misją, to na pierwszy rzut oka wydaje się, że takich ludzi, szczególnie na dzień dzisiejszy w sytuacji gospodarczej, jaką mamy, nie jest to co drugi bądź co pierwszy Polak z ulicy. I rzeczywiście tak jest. Z naszych badań, które przeprowadzamy, wychodzi nam statystycznie, że osoby, które chcielibyśmy pozyskać, które idealnie pasowałyby do naszej firmy, to jest około 2% społeczeństwa i to jest problem, z którym oczywiście musimy sobie radzić. Co jest tutaj niezmiernie ważne, że kolejnym czynnikiem, który powoduje, że chcielibyśmy być i zbudować tą jedną z najlepszych firm na świecie, jest, że jeżeli uważamy, że coś jest ważne, to nigdy nie idziemy z tym na kompromis.
Czyli jeżeli nie potrafimy w danym momencie zrekrutować osób, a mamy do tego proces rekrutacyjny, który trwa dość długo i jest kilkunastoetapowy, to po prostu tej osoby nie zatrudniamy, wstrzymując rozwój. Ktoś może powiedzieć, że już jest to bardzo ciekawe szaleństwo, ale akurat z naszymi poglądami, które mamy, wymyśliliśmy sobie, że życie to nie jest konkurs na to, kto szybciej, najbardziej urośnie, będzie miał firmę największą. Ja celowo użyłem słowa, że to nie ma być największa firma na świecie, tylko to miała być najlepsza firma na świecie, szczególnie patrząc przez pryzmat tego kapitału ludzkiego. Już jest pytanie. Super. Tak, bo Pan powiedział, że możemy zadawać tak, żeby... Od razu. Ja bym poprosiła o kryteria najlepszej firmy. Bardzo dobre pytanie. Dziękuję. My byśmy chcieli, żeby ta najlepsza firma miała bardzo dobre wyniki w kilkudziesięciu rzeczach, które zidentyfikowaliśmy jako czynniki sukcesu. Ja wymienię tylko może kilka. Chcielibyśmy, żeby ta firma była bardzo dochodowa. Chcielibyśmy, żeby ta firma była bardzo innowacyjna. Chcielibyśmy, żeby ta firma była bardzo społecznie odpowiedzialna. Chcielibyśmy, żeby ona była samouczącą się organizacją w myśl tego continuous improvement, który jest coraz bardziej popularny w coraz to większej ilości firmach, nawet tych mniejszych, czyli ciągłe doskonalenie, eliminowanie strat. Chcielibyśmy, żeby to była firma, która zbuduje bardzo specyficzne środowisko pracy, gdzie ludzie będą ze sobą współpracować nie za karę i konkurować, tylko będą mieli do siebie rzeczywisty szacunek, taki naturalny szacunek i będą się lubili i wzajemnie będą się wspierali. Zdaję sobie sprawę, że brzmi to co najmniej dziwnie, bo też takich firm pewnie dotychczas widzieliście niewiele, ale jako trochę takie potwierdzenie tego, że nam to całkiem nieźle wychodzi, może być to, że nasza firma jest już opisana w kilku książkach w kraju na pewno. Przykład naszej firmy jako rzeczywiście bardzo ciekawie zarządzana. Mamy wyniki ekonomiczne i istniejemy już od 19 lat i mamy się naprawdę całkiem nieźle. I co jeszcze ciekawe, było u nas bardzo wiele ciekawych i mądrych osób, które nas odwiedziły z zakresu biznesu, nauki, również polityki. I ci wszyscy ludzie, którzy przeszli przez naszą firmę, za każdym razem mówili to samo, że są pod wielkim wrażeniem i wcześniej takiej firmy nie widzieli. Więc patrząc na ten cały model, który próbujemy zbudować, to też jest w pewnym sensie takie logiczne i spójne, że jest to bardzo duża nisza. Takich firm jest bardzo niewiele i my byśmy chcieli udowodnić w tym eksperymencie, że taką firmę można zbudować w coraz większej skali. Tylko trzeba trzymać się pewnych reguł, które jak gdyby sobie są takimi czynnikami zero-jedynkowymi, czyli jeżeli się czynnika nie spełni, to praktycznie już wszystko się jak domek z kart wywala. Nie wiem, czy odpowiedziałem wystarczająco tutaj Pani. A to może jeśli można, to przedyskutujemy to jeszcze później, bo tak, faktycznie nasunęło się bardzo dużo pytań. Okej, dobra. Jest drugie pytanie. Przepraszam, znaczy uzupełniające w stosunku do mojej szanownej koleżanki. Mianowicie, czy ta lista jest elastyczna, czy prekluzyjna? Znaczy, Państwo ją rozszerzacie w momencie, w którym pojawiają się na przykład jakieś wyzwania zewnętrzne, czy ona ma na sztywno obowiązywać przez te 19 lat i później aż do skończenia świata? Dokładnie tak jest, jak Pan powiedział w pierwszej części. My to nazywamy, że wszystko, co robimy, jest tak zwaną otwartą księgą. Czyli my, jako taka doskonaląca się, samoucząca się organizacja, idziemy przez to życie biznesowe i obserwujemy bardzo wiele czynników, które na nas oddziaływują, wewnętrznych i zewnętrznych. I mówiąc, że prowadzimy naukowy eksperyment praktyczny, uważam, że rzeczywiście tak robimy, że my rozumiemy to już na poziomie takim naukowym i w praktyce doskonalimy bardzo wiele rzeczy i mamy zidentyfikowane rzeczy, na które inne przedsiębiorstwa tak bardzo nie zwracają uwagi. I to akurat tutaj, o co Pan pytał wcześniej,
ja akurat uważam, że ten kapitał ludzki, bo ja to bardzo dobrze rozumiem, tak mi się wydaje, że bardzo dobrze rozumiem, o co Panu chodzi. I my zbadaliśmy, że tworzenie środowiska pracy, gdzie ludzie ze sobą współpracują, bo chcą ze sobą współpracować i chcą sobie wzajemnie rzucać wyzwanie i po prostu są jak jedna wielka rodzina, może to jest takie troszkę przesadzone, ale ja tak uważam, że my cały czas w tą stronę idziemy, to uważam, że nasza przewaga konkurencyjna jest ogromna, bo firmy mają pozycję w budżecie, koszty działalności gospodarczej, ale tam jest pod koszyk koszty złej jakości bądź straty związane ze złą współpracą ludzi i moim zdaniem te koszty są ogromne. My je częściowo mierzymy, bo już nauczyliśmy się trochę je mierzyć, ale przedsiębiorstwa, które nie mają tak wysokiej świadomości, tego nie mierzą i nie rozumieją, że mogłyby pracować, uwaga, kilkanaście razy lepiej. Kilkanaście razy lepiej. To zadam. Mam pytanie, w związku z powyższym, czy uważacie Państwo, że traktujecie swój model, jaki wyspowy model przedsiębiorstwa, który nie jest właśnie możliwy do osiągnięcia, czy można wypracować jakieś standardy i będzie to jakaś dobra praktyka dla innych? I jak najbardziej ma Pani rację i na początku, i na końcu. Dlaczego? Dlaczego? Z jednej strony na dzień dzisiejszy jest to wyspa. Cofnąłbym się do tego, to jest może takie, może nie za bardzo polityczne, ale ja akurat politykiem nie jestem. I jeżeli zastanowimy się i zrobimy przekrój świadomości społeczeństw wszystkich na świecie i ustawimy sobie koszyki wysoka, świadomość średnia, niska, tylko tak, żeby za bardzo nie komplikować, to wydaje mi się, że wszyscy bądź duża większość na tej sali będą w stanie jasno określić proporcje, ile mamy na świecie i w naszym kraju ludzi o świadomości wyższej, ile mniej więcej średniej, a ile o niskiej. Ja powiedziałem, że ta firma jest dla ludzi o świadomości jakiejś plus. Tak. Powiedzmy, że nazwiemy to, że takiej wysokiej. To jeżeli my mamy określoną ilość ludzi w społeczeństwie, które rozumie i zaakceptuje taki model pracy, który jest wymagający, bo jest bardzo ambitny, to jest to ograniczone i w tym momencie można powiedzieć, że jest to wyspa. Czy rzeczy, o których my mówimy, jak wejdziemy w szczegóły, są nadzwyczajne i genialne, wymyśliliśmy jakieś nadzwyczajne rzeczy? Nie. Jest to bardziej kwestia dobrania zespołu i pewnej konsekwencji, trzymaniu się ustaleń i monitorowania ilości czynników. Jeśli chodzi o ten kapitał ludzki, to my zidentyfikowaliśmy przede wszystkim trzy obszary, w których już na procesie rekrutacji komunikujemy całą naszą strategię. I to jest ciekawe, bo tutaj też pan wcześniej profesor, który zadawał pytanie, zwrócił uwagę na coś, na co ja też zwróciłem uwagę, że bardzo duży nacisk mamy na tą część twardą merytoryczną. Zaczynamy kłaść nacisk na kwestie relacji międzyludzkiej, przełożenia na efektywność pracy, na budowanie kapitału ludzkiego, potencjału intelektualnego itd., itd. Więc my już od dłuższego czasu zauważyliśmy, że przy procesie rekrutacji mamy trzy takie obszary, przez pryzmat, z których patrzymy na naszych potencjalnych kandydatów. I tam jest obszar merytoryki, obszar wartości i komunikacji. I jest to troszkę tak, że dla nas obszar wartości, w razie czego dotłumaczę, o co mi chodzi, jest najważniejszy, a komunikacja i merytoryka jest troszkę mniej ważna, mimo że, uwaga, bardzo ważna. Bardzo ważna. Ale najmniej ważna z tych trzech. Czyli bardziej patrzymy, i to znowu jest spójne, bo jeżeli chcieliśmy, żeby ktoś w naturalny sposób identyfikował się z tą wizją i misją, to my musimy popatrzeć na niego pod kątem charakterologicznym na początku. A kwestia merytoryki jest już sprawą wtórną, którą można nauczyć kogoś, który w naturalny sposób identyfikuje się z wizją, która jest dość ambitna i przewiduje ciągłe doskonalenie, podnoszenie kompetencji, kwalifikacji itd., itd. Więc jest to może na pierwszy rzut oka troszkę niezrozumiałe, ale w tym szaleństwie metoda rzeczywiście jest. Generalnie mam tutaj
też praktyczny przykład, bo moja koleżanka Marta, która z nami tutaj siedzi, to jest osoba, która została zrekrutowana, bardzo fajna była ta rekrutacja i bo to jest też taka ciekawostka, bo z racji tego, że nasza firma jest dość popularna, więc w momencie, w którym jesteśmy na rynku pracowniczym, w momencie, kiedy rekrutowaliśmy Martę, to na jedno miejsce mieliśmy 120 kilka kandydatów. Więc my oczywiście z jednej strony nie mamy problemu z ludźmi, a z drugiej strony mamy bardzo duży problem z ludźmi, bo z tych 124 kandydatów udało nam się zrekrutować Martę, a gdyby Marta nie przyszła, to prawdopodobnie byśmy zrekrutowali nikogo. Niestety. Jest pytanie. Właśnie w związku z tym z moją rotacją, bo Państwo działacie 19 lat na rynku. Jak wygląda rotacja pracowników? Czyli jak długo pracują pracownicy, czy właśnie jakby przez całe życie, czy już zwolnienia? Mówię. Już mówię. Generalnie, żeby znowu było tak nie za cukierkowo, to jest wszystko. Czyli z jednej strony mamy ludzi, którzy pracują od lat. Czyli powiedziałbym, że to jest ciekawe, bo nie prowadzimy takich statystyk, bo nie było to dotychczas jakimś wielkim problemem, ale wydaje się, że długofalowi pracownicy to jest ponad połowa naszych pracowników, którzy pracują długo. Też warto powiedzieć, że o wymaganiach, o których ja powiedziałem, to też bardzo uczciwie trzeba też jak gdyby oddać naszą ciężką pracę i to, że coś nam się jednak udało. W momencie, kiedy mówimy o tych wszystkich wymaganiach, mimo że po drugiej stronie staramy się dawać bardzo dużo błyskotek i różnych bonusów, żeby to nie było, że tylko tak dużo wymagamy, a nic nie dajemy, to gdybyśmy przysłowiowo wzięli sobie 100 osób czy 90 osób z ulicy tutaj zaraz z brzegu, to powinniśmy mieć rotację na poziomie 90% w skali miesiąca. Przy takich wymaganiach, przy obecnej sytuacji rynkowej, generalnie ambicji ludzi i tak dalej, ja niestety jestem takim trochę bardziej pesymistą, patrząc na to, co się dzieje. Uważam, że wszystkimi narzędziami, które mamy w kraju i polityką, nie promujemy ambicji, niestety. Więc wygląda to tak, że w tamtym roku odeszło od nas kilka osób. I dlaczego one odchodzą? One odchodzą z różnych przyczyn. Ktoś chce robić coś innego w życiu. Komuś się nie podobają rosnące wymagania. Nie podobają się rosnące wymagania. Ktoś uważa, że po prostu z tymi wymaganiami już przesadzamy. I my uważamy, że to jest świetne, bo jeżeli ustaliliśmy sobie tą wizję i misję i ten trzon taki ideologiczny, filozofię działania, filozofię pracy, i mamy potwierdzenie, że ona działa i tak naprawdę część firm tą podobną filozofię realizowały w Ameryce już w 1850 roku w bardzo podobny sposób, bo to gdzieś żeśmy wyczytali, to uważamy, że lepiej jest być wiernym ideałom i nie zmieniać wizji i misji, poszukiwać do tego odpowiednich ludzi, niż zmieniać tą wizję i misję na lewo i na prawo, bo i tak za każdym razem nie będziemy w stanie tego dostosować do większości, bo każdy jest inny. Więc my staramy się rekrutować ludzi, którzy mają, my to nazywamy wspólnym mianownikiem wartości, ale mają różne liczniki, bo są innymi osobami mimo wszystko. No dobra, to teraz idąc dalej na chwilę. Żeby osiągnąć to wszystko, to nie jest oczywiście takie proste, ale jakie są tego plusy? I powiem tylko o takich kilku plusach, bo my to robimy od 19 lat i ja uważam, że jakaś ilość godzin, milionów godzin konsultacji, podnoszenia świadomości, edukowania, szkoleń, tych milionów godzin plus jest warte, bo po drugiej stronie, jak się położy to na wadze, to widać, jak rośnie efektywność pracy i w jaki sposób działamy z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał i z roku na rok coraz lepiej. Co jest niezmiernie istotne, bo tak naprawdę nie dotknąłem jeszcze sedna sprawy o tym, o czym tutaj pan profesor wspominał, o tym turkusowym zarządzaniu.
rzeczywiście Lalu opisał organizację o bardzo, bardzo wysokiej świadomości, które nie są zainteresowane już tylko i wyłącznie ekonomicznym wzrostem, tylko mają pewnego rodzaju bardziej idealistyczną wizję i misję. I my też tak mamy. My oczywiście przez cały czas walczymy, bo z częścią teorii turkusowego zarządzania się zgadzamy, a z częścią się nie zgadzamy, bo być może nie mamy takiego wysokiego poziomu świadomości, albo po prostu w praktyce nam to nie wyszło. Czyli uważamy cały czas my jako praktycy, że niektóre rzeczy są do zrobienia, a niektóre rzeczy na dzień dzisiejszy są nie do zrobienia, bądź my nie potrafimy tego po prostu zrobić. Co jest niezmiernie ważne, co może też różnić się trochę z tego, co pamiętam z dyskusji z naukowcami odnośnie waszego środowiska, to wysoka świadomość i współpraca może w łatwy sposób wyeliminować hierarchię. Czyli my nie mamy hierarchicznej działalności. I to uważam, że jest ogromnym plusem. Znaczy, hierarchię wyznacza praktycznie, bym powiedział, kompetencja, doświadczenie, najlepsze rozwiązanie. Czyli jeżeli najlepsze rozwiązanie proponuje moja koleżanka Marta, to ja biję jej brawo i wdrażam jej rozwiązanie i nie muszę forsować swojego, bo jestem na tyle świadomy, że widzę, że jej rozwiązanie jest najlepsze. Z racji tego, że mamy tą wyższą świadomość i na wejściu informujemy bardzo precyzyjnie o rzeczach, które są akceptowalne, bo kultura organizacyjna, którą sobie wytworzyliśmy, je akceptuje, a które zachowania nie są akceptowalne, więc też nie mamy za wielkiego problemu z ego, że ktoś ma z tym duży problem, że jego kolega bądź koleżanka ma pomysł w danym momencie lepszy od niego. Więc proces konsultacji z jednej strony jest troszeczkę dłuższy, bo trzeba z kilkoma osobami coś przedyskutować, ale z drugiej strony długofalowo te zespoły działają coraz lepiej, bo tam, gdzie można dać im autonomię, to ta autonomia jest, a tam, gdzie jej nie może być, bo ktoś nie czuje się na siłach, to wpisuje się w żołnierską dyscyplinę. I tutaj jest już hybryda autonomii i dyscypliny. Więc też wszystko, bym powiedział, tak bardzo mocno zdroworozsądkowe. Kolejna rzecz, która jest ciekawa, bo tak cały czas będę wracał do tego, obserwując wszystkie jak gdyby zloty i upadki naszej firmy. Widzimy to ciągłe doskonalenie, że my generalnie z roku na rok pracujemy coraz lepiej i mamy lepszy zespół, bardziej zintegrowany. I to jest świetne i jak gdyby bierze się to między innymi z tego, że poszukujemy odpowiedzi na bardzo trudne pytania i w środowisku tym, które wytworzyliśmy, możemy o bardzo wielu rzeczach rozmawiać szczerze, o takich bardzo trudnych. Czyli o negatywnej informacji zwrotnej, o krytyce, o eliminowaniu błędów, o takiej głębszej analizie, dlaczego coś robiliśmy na przykład przez tydzień, a powinniśmy robić przez 3 dni itd., itd. Więc są to takie praktyczne narzędzia, które pokazują nam, czy my rzeczywiście pracujemy lepiej, czy gorzej. Nie wspomniałem, bo tak jak mówiłem, potrzeba na to kilkadziesiąt godzin, że my mamy podejście procesowe. Czyli w tym samym zarządzaniu opartym na partycypacji my współpracujemy z sektorem automotive. Mamy certyfikację IATF, czyli musimy spełnić bardzo restrykcyjne wymagania na przykład grupy Volkswagen. Nie wiem, czy ktoś dotychczas miał z tym do czynienia, ale są to bardzo restrykcyjne wymagania. Czyli nie może być czegoś takiego, że jest pewnego rodzaju anarchia, jak niektórym się wydaje, i że każdy może sobie robić, co chce. No, niestety nie może. Plusem znowu jest to, że jak ma się zespół o wysokiej świadomości i się konsultuje to z zespołem, że po stronie plusów będziemy mieli prawdopodobnie kilkadziesiąt milionów sprzedaży więcej w kolejnych latach z sektora automotive i będziemy musieli robić do końca życia różne nowe rzeczy po prostu i dodatkowe dokumenty, to ludzie to akceptują. Czyli w autonomiczny, taki bym powiedział, sposób, bądź w taki partycypacyjny wpisujemy się w dyscyplinę, czyli nakładamy sobie dodatkową dyscyplinę, ale jest to dyscyplina nałożona na siebie dobrowolnie, bo nikt nam tego praktycznie nie każe. Mamy też z certyfikowanych systemów środowisko i higienę pracy, więc dodatkowe wymagania też, które potwierdzają, to wszystko jest integrowane, więc to jest
bardzo trudne i rzeczywiście trzeba wykonywać bardzo wiele czynności codziennie, żeby to wszystko ze sobą zintegrować i do tego, żeby jeszcze wszyscy byli przynajmniej umiarkowanie zadowoleni, gdzie rok do roku rosną wymagania. Bardzo trudne. Na dzień dzisiejszy, oczywiście dodam tylko, że generalnie jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń, to on jest dwa razy wyższy niż w około się zarabia, czasami 2,5 razy wyższy, zależy się od stanowiska, ale generalnie zarabia się nieźle. Dlaczego zarabia się nieźle? No dlatego, że działamy dużo bardziej efektywnie, jesteśmy w stanie coś wypracować mimo wszystko, więc tak jak mówiłem wcześniej, tak trochę żartobliwie o tym milionie godzin, uważam, że inwestowanie w edukowanie, podnoszenie świadomości jak najbardziej się opłaca. Problemem tylko uważam jest to, że my jako ludzie jesteśmy na tyle niedoskonali, mimo że nie lubimy o tym mówić, że brakuje nam wytrwałości i konsekwencji. A nasza firma opiera się głównie o wytrwałość i konsekwencje ciągłego wbijania sobie do własnej i do czyjejś głowy, co jest dobre, a co jest niedobre, co jest lepsze, co jest trochę mniej lepsze, co jest mądre, a co jest niemądre. Co jeszcze dalej? Na dzień mówiłem o tych procesach, więc oczywiście te procesy są wskaźnikowane, nawet stołówka jest procesem, więc też dało się wszystkich przekonać, żeby nawet przygotowując pewnego rodzaju posiłki, możemy mieć wskaźniki, możemy tam wdrożyć FIFO, czyli narzędzia z automotivu, mamy też na stołówce. Różne takie ciekawe rzeczy możemy zrobić. Kolejna rzecz, żeby uświadomić, jak ten proces cały jest skomplikowany, to z tych trzech obszarów, bo przepraszam, tak trochę powrócę do tego wątku, z tych trzech obszarów wartości komunikacja, merytoryka przekłada się to na bardziej szczegółowe aspekty dotyczące kapitału ludzkiego, czyli każdy członek organizacji, rozpoczynając od tych takich stanowisk może mniej strategicznych, jak osoby do utrzymania czystości, kończąc na mnie jako na prezesie zarządu, gdzie ta funkcja jest trochę bardziej odpowiedzialna. Wszyscy mamy aspekty, które monitorujemy i tych aspektów na dzień dzisiejszy zidentyfikowaliśmy 27. I jest to również księga otwarta. Tymi aspektami jest na przykład jakość wykonywania czynności operacyjnych, jakość prowadzenia szerszych projektów, ale jest również kwestia integracji, rozwiązywania problemów, myślenia, analizowania, przewidywania zagrożeń, eliminowanie kosztów złej jakości, działalność społeczna, coś jedno z których jest z moich najbardziej ulubionych, szybkość poruszania się i działania. Jest tych aspektów bardzo dużo, które w jakiś sposób poszukujemy tych wszystkich szczegółów, gdzie występują niedoskonałości, żeby je w jakiś sposób eliminować i zintegrować w taki to co tutaj wcześniej mówione, modelowy system. I generalnie nas interesuje, żeby stworzyć mechanizm porównywalny do szwajcarskiego zegarka, niż jednorazowe rozwiązania, które mogą działać bądź nie, w zależności od tego, czy jest jakaś lepsza bądź gorsza koniunktura. Czyli odpowiadając już trochę później na pytanie tutaj pani, z jednej strony jest to wyspa, z drugiej strony są to także rzeczy uniwersalne, które mogą być skopiowane, tylko trzeba mieć do tego odpowiedni kapitał ludzki, a odpowiedni kapitał ludzki widzę. Odpowiedni kapitał ludzki trzeba sobie wyinkubować. Wyinkubować, czyli jeżeli ktoś zatrudnia ludzi, nie wiedząc, kim oni są, jaki mają potencjał intelektualny, jaki mają poziom świadomości, jaki mają poglądy, jakie mają podejście jak gdyby do pracy, do życia i nie pracuje wewnętrznie, tak, żeby ich w jakiś sposób dostosować do długofalowej wizji misji, to moim zdaniem to jest no nie do końca sensowne, bo poziom jak gdyby nieprzewidywalności jest zbyt wysoki. I tu kwestia jest taka tylko, że ja uważam, że to jest bardzo fair, bo my wszystkie te rzeczy komunikujemy na wejściu, że ktoś kupuje pakiet. Po prostu kupuje dużo
takiej kompleksowości, bo to się na tym opiera, żeby zbudować taką jedną z najlepszych firm na świecie, to trzeba mieć jak najwięcej kompleksowych ludzi, a nie niszowych, którzy w jednym aspekcie są bardzo dobrzy, ale w 20 innych są beznadziejni, a mogliby być przynajmniej średni, tylko im się czasami na przykład nie chce. Bo te aspekty to nie jest też nic takiego nadzwyczajnego. Pytanie. Ja mam pytanie do pani Marty. O, do pani Marty. Czy tak zwana, bo pan mówi merytorycznej jakości, świat, wartości i komunikacja. I taka rotacja, że 2% faktycznie zostaje, czy takie pojęcie wysokiej świadomości, w cudzysłowie może ja tak chcę powiedzieć, nie jest źródłem ciągłego stresu w organizacji i ciągle rosnących wymagań do państwa. I ciągle mówi się o tych korporacyjnych stresach, kiedy wymagamy więcej, więcej i tej świadomości oddania się, identyfikowania się z firmą. Jak pani Marta się czuje w takiej firmie? Chociaż nie wiem, czy odpowie dobrze, jak z prezesem. Ale może. Zobaczymy. Bardzo dobre pytanie. Odpowiem szczerze. Wydaje mi się, że wszyscy pracujący w Marko, czyli cała nasza rodzina, jak Marek mówi, mamy we krwi takie zaangażowanie. Rzeczywiście ten balans pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym jest dla nas taki, powiedziałabym, chwiejny, ale jest to dla nas zupełnie naturalne. Czasem poświęcamy się bardziej, czasem poświęcamy się mniej, ale to, co firma nam daje jakby w zamian za to zaangażowanie, i trzeba to podkreślić, jest kluczowe tak naprawdę, bo my mamy tą świadomość, że musimy z siebie dać bardzo dużo, ale dostajemy w zamian również bardzo duże wsparcie i ciągłe tak naprawdę możliwość rozwoju, więc jeżeli człowiek jest na tyle świadomy, że ten rozwój jest dla niego kluczową kwestią, to doceni to bardzo i będzie w takim środowisku po prostu jak ryba w wodzie. A ile lat pani pracuje w firmie? Rok. A jaka jest średnia w biegu zatrudniona? To rok jeszcze mało, żeby tak z tym, wiekiem to też jest ciekawe, bo już kilka razy mnie ktoś o to pytał, a ja za każdym razem nie wiem i jak wracamy do siebie, to nikt tego nie sprawdza. No, myślę, że 30, coś takiego około. Średnia chyba nie, chyba będzie wyższa, tak mi się wydaje. Mamy dużo ludzi, którzy mają... najwięcej ludzi mamy pomiędzy 20 a 40. Tak powiem. Słucham? A dużo ludzi z rodzinami, z dziećmi, w takim wieku, które tak, są tak. Powiązania rodzinne? Tak, tak. Tylko tu jest jak gdyby... Tu jest, tylko zanim się rozpędzimy, to ja bym chciał powiedzieć o jednej rzeczy. Że tutaj pani zapytała o stres, Marta bardziej zahoczyła jak gdyby o balans. Ja bardziej się odniosę konkretnie do tego stresu, tak jak ja na to patrzę. My dajemy jako organizacja bardzo dużo wsparcia w rozwoju, czyli tak, nam nie zależy w ogóle na tym, to co czasami mówi się o korporacjach, żeby kogoś wziąć, wycisnąć po prostu i na końcu wyrzucić. No bo to by było bez sensu, tak. My, i jeżeli my mamy taką partycypację, że ludzie mogą zgłaszać różne wnioski i na bieżąco w różnych ankietach, w rozmowach mają łatwą ścieżkę, żeby mówić o rzeczach, które do końca im się nie podobają i my się albo zgadzamy, że one nie do końca są dobre i je zmieniamy, albo tłumaczymy, że one muszą takie być i ktoś musi się zastanowić, czy długofalowo mu po prostu to pasuje funkcjonowanie w takim środowisku, czy nie. I wydaje mi się, że ten stres nie jest taki bardzo duży, bo bardzo duży stres, z tego co słyszałem, jest w korporacjach, jeżeli się merytorycznie nie ma wyników, to jest się wyeliminowany. U nas jest zupełnie inaczej. U nas, jeżeli nie ma się wyników, to dostaje się bardzo dużo wsparcia, żebyśmy wszyscy wynik wypracowali. Trochę tak jak w rodzinie. Ale jeżeli ktoś popełni błąd z zakresu wartości, czyli na przykład zrobi coś, co jest niezgodne z naszą filozofią działania, kulturą firmy, czyli kogoś będzie oszukiwał, nie wiem, okradał, będzie nielojalny, to za takie błędy, jak gdyby za błędy serca, to bardzo szybko ludzi eliminujemy, ale za błędy merytoryczne, czyli takie z głowy, raczej nie staramy się ludzi rozwijać, więc
z tą kwestią stresu bym tak, no bym uważał, oczywiście każdy ma na to swój pogląd, tylko pamiętajmy, że to co mówiłem na początku, wyższa świadomość, ambicje, które zapowiada się, że takie środowisko będzie i ludzie, którzy w naturalny sposób się z tym identyfikują, czyli to są tacy ludzie, że w naturalny sposób oni chcą funkcjonować w takim środowisku. I jeszcze jedna kwestia, bo tutaj pani tak tylko wyszeptała o tych o rodzinach, tak? My wszyscy mamy rodziny, tak? I my o ten balans dbamy bardzo. Czyli tak, jeżeli mamy jakieś, na przykład jesteśmy gdzieś po południu, jedziemy w delegacji, tak? Idziemy na jakąś akcję społeczną, to po drugiej stronie ktoś nie ma problemu, mamy taki pakiet wynegocjowany z ludźmi. My w pewnym momencie skróciliśmy dzień pracy o godzinę. My mamy w większości rodziny z dziećmi, my z nimi się integrujemy, organizujemy pikniki, dajemy wsparcie w bonusach, czyli wymyśliliśmy sobie bonus, który jak gdyby pomaga rodzinom, nazywa się to KRS, bez plus, i dostają rodziny pieniądze na to, żeby chodzić do kina, do cyrku, czyli my chcemy poszerzać też ludziom horyzont. To jest takie, my to nazywamy, tylko broń Boże, nie ma co jakoś wchodzić w wielką ideologię, ale ja uważam, że my budujemy nowoczesne społeczeństwo, gdzie ma mocno rozwiniętą też empatię, współpracę, pozytywne intencje. To jest taki moment bardzo dziwny, bo ja bardzo często o tym opowiadam, a ktoś tam ma, to niemożliwe. Ale ja uważam, że my, to co my zrobiliśmy, to jest normalność. To nie jest wyjątkowość. To, że ludzie mają ze sobą współpracować, mają być ambitni, mają nie mieć konfliktów, mają myśleć, mają coś analizować, optymalizować. To jest normalna rzecz funkcjonowania takiego nowego, nowoczesnego społeczeństwa. Jeżeli ktoś mówi, że to jest niemożliwe, bo ludzie są inni, to ja najczęściej mówię, ale to jest problem z ludźmi, a nie z taką filozofią, bo ta filozofia jest dobra. Ona jest dobra. I przy wyższej świadomości i głębszych rozmowach, jeżeli się za każdym razem sprzeczam z różnymi osobami, to jest trudno, jak gdyby trudno jest wykazać, że ta filozofia jest bez sensu, bo ona wprowadza bardzo wiele dobrego nie tylko do naszej firmy, do ludzi, do rodzin, ale do społeczeństwa lokalnego, w które my samą pomoc finansową wpompowaliśmy przez od początku działania firmy prawdopodobnie z 5 milionów złotych. To są ogromne pieniądze, które mogliśmy sobie zostawić w kieszeni, ale my też uczymy ludzi, że część pieniędzy, które wypracowujemy, rozdajemy innym, obcym ludziom, bo jest to długofalowo, ma to pewien pozytywny wpływ i oddziaływanie. Już mam kończyć, tak? Powolutku. Ale ja mam pytanie. Powolutku, bo jest pytanie. Ja mogę? Tak, powiem pan dziekan najpierw. Nie, no to jest oczywiste. Oczywiście. Jak się pierwszy raz spotkaliśmy w firmie, rozmawialiśmy na temat relacji, które zachodzą w grupach, bo no, będąc dziekanem siłą rzeczy też byłem powołany do tego, żeby przynajmniej przewodzić tej naszej społeczności. I kwestia budowania tych relacji jest bardzo w moim przekonaniu istotna, na co Marek powiedział bardzo istotną rzecz, mówi, że on miał tą wygodę, że on dobiera ludzi sobie do zespołu. Od samego początku. My, przepraszam, że tak mówię o nas, jako Dorota na pewno potwierdzisz, my tego nie mamy. My dostajemy, w nagrodę pewną grupę, którą powinniśmy w jakiś sposób prowadzić w określony sposób pewną filozofię, nadać tej grupie i nadać pewien rytm, budując te relacje. Ale w każdej społeczności istnieje kryzys. Nie ma tak, że nie działamy bez tego typu zjawisk. I o to chciałem zapytać, bo konflikt to jest coś innego, a kryzys to jest coś poważniejszego, bym powiedział. Coś, co spotyka każdą organizację. Jak sobie z tym radzicie? Znaczy my dotychczas przez te 19 lat wielkiego kryzysu nie mieliśmy. Relacji, chodzi nam o
Nie. Nie, ale to jest, znowu to jest jak gdyby, trzeba się cofnąć do tego początku. Jeżeli dobiera się ludzi do siebie mniej więcej podobnych. Czyli tak, przychodzi ktoś na rekrutację, to my się pytamy, słuchaj, Jarek, czy ty będziesz się kłócił z wszystkimi tutaj wokoło i jak ktoś ci powie, tak, bo my mówimy, słuchaj, będziemy ci zwracali uwagę, jak coś zrobisz nie tak naszym zdaniem, to my ci powiemy, jak nie będziesz rozumiał, to my ci wytłumaczymy dlaczego, no i pytanie, czy to zrozumiesz, czy nie, jak obiektywnie zobaczysz po prostu, że zrobiłeś to tak, a my uważamy, że powinno być zrobione inaczej, a my uważamy, tak, mamy kulturę organizacyjną, wizję i misję, i jak ty będziesz robił tak, jak będziesz robił, to zamiast do przodu, to my pójdziemy co najmniej w bok, a my chcemy iść do przodu. I to jest takie tłumaczenie, więc jeżeli wprowadzamy ludzi o podobnym poziomie świadomości i podobnych poglądach, podobnych cechach charakterologicznych, i my cały czas wzajemnie sobie idąc dalej, idąc po nowe, bo my wchodzimy na nowe, my tak naprawdę nie zbudowaliśmy wcześniej dwóch innych firm, tylko my cały czas idziemy w nowe. To jeżeli sobie tłumaczymy wszystko nawzajem, a wszystkie praktycznie decyzje ważniejsze dla firmy są komunikowane, bo mamy do tego narzędziówkę, mamy kanały, mamy bloga, mamy regularne spotkania zespołów, procesów, przedstawicieli, kaizeny, które są jak gdyby z całą firmą, czyli rozmawiamy z całą firmą. Przychodzi takie zabranie jak ze związkami zawodowymi, to się tłumaczy, tylko że dyskusja idzie dużo szybciej, łatwiej. I bardzo wiele rzeczy, co jest bardzo ważne, bardzo wiele rzeczy głosujemy i chcemy mieć 100% za. I nam się to udaje. Prędzej albo fajnie, później. Tak. My robimy filozofię, ktoś się tak, będzie traktować mojego pytania w ten sposób, który jest zapastliwy, pytany, każdy może prowadzić biznes jak chce, który jest sukcesem oczywiście. A pan mówi, że on jest. Ale ja proszę głosić, bo my nie słyszy. Pan mówi w ten sposób. Chodzi o definicję my. Ja jestem kierownikiem, ja, znaczy pan mówi, że pan jest kierownikiem, pan mówi, że my robimy filozofię i ją przekazujemy i ktoś, kto ma pełną świadomość, ją zaakceptuje, a ten, który ją nie akceptuje, nie ma pełnej świadomości. Na przykład ja jestem takim pracownikiem, który nie zawsze się ze wszystkim zgadza. W związku z tym, czy pan by mnie określił również jako osobę o niższej świadomości i po drugie to pan czekanie się już, ja może najpierw drugie, żeby pan się złapał. Jakby pan pracował, bo pan drugi bardzo silnie podkreśla, że jeżeli jest sprzeciw, to państwo, pan mówi, że się my komunikujemy, czyli jakie pan ma narzędzia, ale takie konkretne, proszę powiedzieć, nie było słownie, tylko proszę powiedzieć konkretnie, jak pan indoktrynuje tych pracowników, dobra. Tak, no ja rozumiem, ja rozumiem. Tak, tak, tak. Już mówię, czyli tak. Pierwsza definicja my, z czego się wzięło my? To jest sprawa bardzo prosta. Ja mam akurat takie cechy charakteru, że jeżeli budujemy coś wspólnie, to mówię, że to jesteśmy my. Mógłbym powiedzieć, że to ja, ale mam duży problem, bo nie lubię mówić ja, bo jest to nie fair w stosunku do moich kolegów i koleżanek, bo my to budujemy razem. I niektóre pomysły są moje, niektóre są innych, więc uważam, że jeżeli jesteśmy w tej firmie i twierdzimy, mówimy sobie codziennie, że się z nią identyfikujemy, to my, to my. I w danym, czasami my to jestem ja i Marta, czasami my to jesteśmy zarząd, czasami my to jesteśmy zarząd i liderzy procesów, a czasami my to jesteśmy po prostu inna grupa. Bo ja z żoną też bardzo rozmawiam jako my, tylko że my bardzo dobrze rozumiemy, że w tym pandemii jeden musi mieć słowo, to nie zawsze jestem ja. Ale ktoś musi mieć słowo wiążące, bo kiedyś trzeba powiedzieć, słuchaj, ty się mylisz, bo ja tak, myślę, tak. Że się zbłędu na tym. Tak. Jak to robimy? I to wychodzi, to już mówię, to już mówię, to już mówię. Generalnie robimy to tak, że przychodzi ktoś z pewną ideą, jakimś pomysłem. I są to różne osoby. Ja jestem osobą, która zgłasza bardzo dużo pomysłów, bo jestem ojcem założycielem tej idei i jestem jednym z większych inspiratorów różnych działań. I jeżeli ja na przykład przychodzę z pewną ideą, to proszę, żebyśmy ją przedyskutowali i żeby znaleźć słabe punkty. Staram się, żeby moje rozwiązania były przemyślane, więc często nie mam problemu, żeby osiągnąć akceptację, bo my, ja... Bo pan zakłada teraz właśnie, że ta racjonalność polega na zgodzie. To pytanie jest, która racja przeważa? Tak, tylko jest... To ja to opiszę inaczej. Przychodzę do pana i mówię, że mam taki pomysł.
i go tłumaczę dość szczegółowo, co chcę osiągnąć. Pan jest człowiekiem zakładam świadomym, więc wsłuchuje się pan we mnie i ja zakładam, że nie ma elementu negatywnego, jakieś takie nadmuchane ego. Ale dostrzegam pewien błąd w pana rozumowaniu i właśnie dyskutuję z panem. Mówię, no, to jest pewien błąd. Tak. I co dalej? I wtedy siadamy i ja mówię tak, analizujemy to. Czyli tak, wtedy ja patrzę, analizuję pana i mówię tak, rzeczywiście, wdrażamy, uzupełniamy, lecimy dalej. Tak to wygląda. Czy jest ktoś, kto podejmuje decyzję jednak wyżej? Wyżej? No ktoś musi podjąć decyzję, które rozwiązanie jest lepsze. Tak, ja to powiedziałem na początku, że wygrywa ten, który ma najlepszy pomysł z punktu widzenia firmy, najlepsze rozwiązanie dla firmy. Czyli w danym momencie, jeżeli pana pomysł jest najlepszy, ja to wcześniej już raz mówiłem, to wdrażamy pana. Tylko teraz tak, każdy ma prawo stwierdzić, że pana pomysł też nie jest dobry, tak? Tylko nie ma takiego bombardowania czegoś, jeżeli na przykład ja mam pomysł dobry, a kolega ma podobny, to może być tak, że jak my na przykład wdrożymy mój albo jego, to jak wdrożymy mój, to nigdy nie poznamy, czy jego był lepszy, czy gorszy, bo mógł być trochę lepszy, trochę gorszy. Więc czasami też ja robię tak, że jeżeli ktoś ma pomysł dobry, uważam, że ja mam trochę lepszy, to odpuszczam sobie, bo wiem, że nie ma to aż takiego dużego znaczenia na przyszłość, więc wdrażamy pomysł, z którym ja się identyfikuję tak w 80%, tak? Ale to pomaga też ludziom. Pan powiedział, że robimy zero-jedynkowo. Co? Pan powiedział, że robimy zero-jedynkowo, to znaczy jesteśmy wierni naszym ideałom i nigdy nie pójdziemy na żadne kompromisy. A tu pan poszedł na kompromis. Nie. To już tłumaczę. Nie pójdziemy na kompromis, jeśli chodzi o zasadę, że jeżeli mamy pewną poprzeczkę dotyczącą ludzi, to nigdy nie zatrudnimy ludzi, którzy naszym zdaniem nie spełniają tej poprzeczki i to było to, że to są te rdzenne wartości. Byłoby totalnie bez sensu, jeżeli w rdzennej wartości byśmy napisali, że jesteśmy najmądrzejsi, no to by było totalnie bez sensu. Więc to, co pan mówi, jest już jak gdyby operacyjnym działaniem w myśl poszukiwania najlepszych rozwiązań. Więc tutaj to jest jak gdyby ta część tego trzonu, to są te wartości, a to, co pan mówi, to jest właśnie ciągła zmiana poszukiwania najlepszych rozwiązań. I my sami inspirujemy ludzi, żeby zgłaszali jak najwięcej pomysłów po to, żeby one były albo dobre i żeby je wdrożyć. Ja okay. Państwo mają dyskusję, tylko tak. Ja chciałem się dopytać, co się potem dalej robi, bo pan mówi, jesteśmy demokratyczni, nie mamy hierarchii. Nie, już uwaga, muszę to dotłumaczyć, nie. Tak. To nie jest tak, w ogóle tutaj nikt nie powiedział o demokracji. Nikt nie powiedział o demokracji. Tu powiedzieliśmy, że staramy się przekonywać wszystkich do akceptacji pewnego pomysłu. Ale długo to jest tak, że nie ma tak, może inaczej, dam przykład. Podejmują decyzje osoby, które mają w danym momencie największe kompetencje i w obiektywny sposób pokażą, a da się to pokazać, że pomysł jest dobry. Czyli ja na przykład, jeżeli tutaj byśmy ze sobą pracowali i państwo chcielibyście mnie przegłosować, a ja bym miał pewność, że mam rację, to biorę sobie 5 ekspertów niezależnych, żeby mi potwierdzili moją tezę i narzucam ją wszystkim. Ale chodzi o to, żeby to dobrze wytłumaczyć. Ten system pracy jest pozytywnie skonstruowany, żeby poszukiwać od wszystkich najlepsze pomysły, najlepsze rozwiązania i bronić, żeby nie było kogoś po prostu na przykład, jak to dobrze powiedzieć, do takiego szefa, który jest nie do końca mądry i narzuca innym głupie rozwiązania. Czyli ten system ma blokować i mają ludzie zgłaszać, jak ktoś, mają blokować zgłaszanie głupich pomysłów. Obojętnie, czy głupi pomysł wychodzi ode mnie, czy od kogokolwiek innego. To jest bardziej tak. Ja myślę sobie tak, ja już teraz wiem, o czym będziemy rozmawiać nie tylko przy piwku, ale za chwileczkę o tym powiem. Proszę Państwa,
jeśli mogę jakoś spuentować, Marku, przynajmniej jak ja to widzę. Żeby zrozumieć sposób działania takiej firmy, to trzeba w tę firmę wejść. To jest moja taka idea. Więc jeżeli, Marku, byś nas kiedyś zaprosił, może nie wszystkich, bo się nie zmieścimy. Nie wszystkich naraz. Ale okej. Tylko ja myślę sobie tak, słuchajcie, sprawa jest naprawdę bardzo ciekawa, bo trzeba być w tej firmie i ją zobaczyć i zobaczyć osoby, które tam pracują. I my mamy o tym takie pojęcie, bo pracujemy w firmie zhierarchizowanej, która uniwersytet był zawsze oparty na relacjach uczeń-mistrz. I dla nas słowo mistrz jest mistrz. Tak? Ten, który wszystko najlepiej wie, z którym się praktycznie nie dyskutuje, który buduje pewne dogmaty, prawda? W związku z tym bycie w firmie, w której to uczeń może mieć rację, troszeczkę nam wykracza poza naszą taką zwykłą świadomość. Ale tak no dobrze, ale tutaj jest czysty biznesowy układ. W pewnym momencie decyduje biznes. Może się mylę. Ja bym powiedział tylko jeszcze jedną rzecz, taka puenta po puencie. Bo ja nie ukrywam, że tutaj, jeżeli tutaj pan dziekan mnie dopuści, że ja bym chciał z tego całego eksperymentu napisać doktorat, żeby uporządkować sobie to też pod kątem naukowym, bo pod kątem praktycznym mamy to dość, bym powiedział, opanowane. I ja sobie sam po prostu rysuję różne takie wykresy i później sobie wmawiam, że mam rację i chodzę i tak opowiadam. Każdy oczywiście zawsze ma tą rację swoją i będzie uważał, że ona jest najsłuszniejsza, ale ja akurat zauważyłem, że to, co tutaj było, że ten uczeń może mieć rację, na pewnym etapie, ja tak to powiązałem ze świadomością, na pewnym etapie budowy świadomości, jeżeli ma się bardzo wiele sukcesów, a ja akurat trochę tych w życiu miałem, to nie trzeba mieć za każdym razem racji, bo jest tak wysokie poczucie własnej wartości, że człowiek chce się podzielić tym poczuciem własnej wartości z innymi, żeby im budować wysokie poczucie własnej wartości. I czasami można komuś przyznać rację, rzeczywiście szczerze, jeżeli on tą rację ma, a jeżeli mają niepełną, to można stwierdzić, że on tą rację ma, ale nie pełni, nie w pełni. I tu jest kwestia, za każdym razem to, co pani powiedziała, ja mogę wziąć kilku niezależnych ekspertów i jak oni potwierdzą mi obiektywnie, że zdanie ucznia jest lepsze, to nikt nie odważy się wdrożyć rozwiązania mistrza. I to jest ta duża różnica. I chodzi o to, że problemem troszkę jest to, że najtrudniej jest ludzi przekonać do tego, że tutaj pozytywne intencje może mieć jedna i druga strona. Bo to jest dziwne, tak? Bo my wytworzyliśmy pewnego rodzaju emocjonalny związek, tak jak w rodzinie, czyli jak w rodzinie mamy to w jakiś sposób te relacje zbudowane w należyty sposób, to my to skopiowaliśmy do firmy. Jeżeli ma się ze sobą mniej więcej większy związek emocjonalny, to wiele rzeczy wychodzi łatwiej, bo nikogo się nie można kazać coś zrobić. Po prostu kogoś prosimy, a ktoś jest świadomy i wie, że jak on to zrobi, to my wspólnie budujemy tą firmę. To jest, trzeba po prostu całkowicie odwrócić sposób myślenia, że my nie pracujemy ze sobą za karę. My chcemy tak jak w domu ze sobą przebywać i mieć ze sobą przygody, budować tą firmę, budować relacje, tworzyć nowe produkty i za każdym razem pozytywne intencje i chęć takiego wspólnego budowania. Ale przede wszystkim pozytywne intencje. Bardzo dziękujemy.